Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmie. U nas dziś ważny dzień, bo chrzest małego. Powiem wam, że troszkę się chyba stresuję, bo przy tłumie ludzi będzie chyba, dlatego nie wiem, ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Powiem wam, że pogoda też jest taka trochę słaba, bo w nocy padało, rano padało, teraz się tak zanosi, jakby miało padać, ale jest ciepło. Słoneczko się przebija między chmurami, więc mam nadzieję, że będzie ok. A ja teraz siedzę, słuchajcie, w mojej mamy ogródku i muszę uciąć jakieś kwiatki do dekoracji, bo okazało się, że moje dziecko, jak ostatnio miało klucz od naszej działki, tak po prostu go gdzieś przesiało i nie umiem teraz wejść na działkę, także no powiem wam, że totalnie słabo. Więc mam nadzieję, że uda mi się tutaj z tych kwiatków coś wybrać. Także zapraszam do oglądania. Kwiatki, które będę ścinać, to są te oto tutaj piękne pomarańczowe i do tego te fioletowe. Nie powiem wam teraz, jak one się nazywają, bo po prostu nie pamiętam. Za każdym razem, co mama mi powie, to ja po prostu zapomnę. Także będą 4 sztuki tego i 4 sztuki tego. Powiem wam, że z tym jest trochę tak słabo, bo jak się go dotknie, on jest trochę mokry, to odchodzi na palec i się po prostu rozrywa, nie? Ale no mam nadzieję, że wytrzyma, także targamy. No i kwiatki ucięte i słuchajcie, stwierdziłam, że biorę 4 pomarańczowe i 2 fioletowe, dlatego że mam 4 strojki i 2 są podwójne, 2 potrójne, więc do tych podwójnych pójdą 2 kwiatki, czyli ten pomarańczowy i fioletowy, a do tych potrójnych po prostu po tym jednym pomarańczowym, także myślę, że to będzie wyglądać ok. No i zaczyna nam się robić, słuchajcie, pogoda. Nie wiem, jak ja wytrzymam w mojej sukience, za chwilę wam ją też pokażę. Pokażę wam jeszcze strój małego. Dobrze, że wieje wiaterek, ale nie zmienia to faktu, że będzie jednak ciepło. Także mam nadzieję, że dam radę. Jestem, słuchajcie, na sali. Tak wygląda nasza dekoracja. Oczywiście jest jeszcze do końca nie zastawiona, ale tak to wszystko wygląda. Tak wykombinowałam ze strójkami. Tutaj tak. A tutaj tak. I na stole jest. Tam jest dokładnie tak samo. No i jeśli chodzi o sukienkę, to wygląda ona tak. Jest to taka sukienko marynarka. Jak widzicie, tutaj z 6 guziczkami. Te są atrapy. Tutaj są na 3 zapinane. Przez środek jest taki gruby niebieski pas. Również na guziczek. Także ładnie podkreśla tutaj nam talię. Ma długi rękawek z 5 złotymi guziczkami. I do tego złote buciki. Tak to z tyłu tutaj też wygląda. Taka, słuchajcie, prosta, w takim kolorze, jakim mi zależało. I do tego będę miała rozpuszczone, tak delikatnie pofalowane włosy. Powiem wam, że zaczyna się robić pogoda. Także jeżeli coś, to później po prostu zepnę te włosy tutaj w kitkę i tak będę chodzić. No ale to zobaczymy. Także tak to wszystko się prezentuje. I tak wygląda zestaw dla małego. Są to bodziaki w kolorze śmietankowym i do tego spodenki w kolorze baby blue. Jak widzicie, na bodziaku na rękawkach jest zakończenie niebieskim paseczkiem. Na kołnierzyku jest tak samo niebieski paseczek przez środek, do tego są 3 guziczki i jest mucha. Do tego są jeszcze szelki biało-niebieskie, tutaj widzicie z brązowymi takimi wstaweczkami. No i tak wyglądają spodenki, są takie całkowicie proste. I do tego mamy jeszcze taką czapeczkę, ale słuchajcie, tej czapeczki chyba nie będę zakładać, bo jest naprawdę tak gorąco, że nie będzie to miało chyba sensu, bo podejrzewam, że w kościele będzie jeszcze cieplej niż jest na dworze. Także no ta czapeczka tak będzie awaryjnie. No ale tak jak mówię, tak wygląda cały jego zestawik. Muszę jeszcze ten zestaw iść przeprasować. No i pomału zacząć się ubierać. Powiem wam, że jest tak gorąco, że musiałam się rozebrać, bo się po prostu nie da wytrzymać. No i będziemy się pomalutku też zbierać, bo na godzinę 11 mamy mszę, a jest godzina 9:30, także za dużo czasu nam nie zostało. Mały póki co śpi, Antoś poszedł z dziadkiem gdzieś na podwórko, no a moja mama
poszłam na chwilę jeszcze na salę, także na razie mam ciszę, spokój i mogę się tutaj na spokojnie ogarnąć, bo o godzinie 10:30, może kapkę wcześniej, będą już goście. Także chcę się, wiecie, na spokojnie do tego czasu już wyrobić, także lecę. Jeszcze nie wiem, słuchajcie, czy się raz nie wykąpię, bo po prostu normalnie się topię, po prostu się topię. Także idziemy działać dalej.